Witam serdecznie wszystkich sympatyków boksu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych i tych, którzy nawet przypadkowo, mam nadzieję, że nie, usiądą przed telewizorami. To przede wszystkim dobra podróż. Wczoraj wieczorem wylądowaliśmy w godzinach wieczornym, półtorej godziny samochodem do hotelu Marriott na Brooklynie. Dzisiaj już jesteśmy po pierwszych zajęciach treningowych, bardzo lekkich, bo jest to okres aklimatyzacji i zaraz za chwilę Państwo zobaczycie, co zjadł Maciek Sulęcki po treningu. Był to wielki, wielki stek. Ja takiego steka jeszcze nie widziałem. No, Ameryka jest większa niż Polska. Natomiast jutro Jeff Wojciechowski zagospodarował na dzień w sposób wręcz perfekcyjny. 11 trening niedaleko stąd, a więc no nie będziemy musieli stać w hotelu Holland i liczyć, nie wiem, ptaki, które są tam, znajdą się w środku czasami. Natomiast po treningu bezpośrednio idziemy oglądać właśnie prywatnie u Jeffa w jego mieszkaniu Polsat Boxing Night, gdzie również spodziewamy się bardzo emocjonujących pojedynków. Także dzień rozpoczyna się dosyć intensywnie, a wieczorem, proszę Państwa, będziemy oglądać walkę Broner Vargas. No tutaj obydwóch zawodników znamy, miałem obydwu wielokrotnie okazję komentować. Rzeczywiście będzie to pojedynek, przed którym warto bez nawet żadnego alkoholu, włączając piwo, usiąść i go obejrzeć. My znajdziemy się w Barclays Center, a więc w tym miejscu, gdzie za tydzień Maciek Sulęcki spotka się z Danielem Jacobsem. A więc intensywny pobyt, niedziela, jak zwykle troszkę wspomnień, jeśli chodzi o polską rodzinę i nasz dom. I od poniedziałku już spokojna, ostateczna praca przed tym ważnym dla Macieja Sulęckiego pojedynkiem. Zapraszamy wszystkich.